Kochani, no powiem wam szczerze, że tak oglądałam wasz dzisiejszy taniec i no nie jestem może zawodowym jurorem, ani może też nie znam się aż tak na tańcu, ale uważam, że nie jesteście jakoś super oceniani w tej edycji generalnie. Widzisz, nie tylko my tak uważamy. Ja jako uczestniczka nie będę się wypowiadać, oddam głos mistrzowi. Wiesz co, ja myślę, też już my o tym powiedzieliśmy tydzień temu, że ten Foxtrot był taki dla mnie najbardziej zaskakujący, że komentarz, że tam Sylwia nie umiałaby zatańczyć sama, a przecież tańczymy w ramię, to wszystko, więc takie trochę, wydaje mi się, że te komentarze są takie trochę wciskane nam, dlatego jak dzisiaj byłem trochę luźniej nastawiony do tego wszystkiego, Sylwia się też stresowała tym, ale ja widzę, że te oceny i te komentarze są takie bliskie, te tańce, ten taki poziom taneczny jest bardzo wyrównany, widzę, może jest jedna, dwie pary, które coś tam lepiej zatańczyć potrafią, ale generalnie widzę, że ten poziom jest jakby bardzo wyrównany. A co do komentarzy jurorów, no to jakby pozostawiam to Państwu wszystkim ocenie, do oceny. Tak, ocenie no. Widzów, telewidzów i internautów, no jakby my też nie chcemy tak marudzić, że się nie zgadzamy no i właśnie. W ogóle, bo nie chcemy, żeby to było odebrane, że jesteśmy niezadowoleni. Każdy komentarz i każdą ocenę przyjmujemy na klatę i jest to dla nas motywacja do dalszej pracy, aczkolwiek no ta czwórka, no. Ale ty dzisiaj tańczyłaś ze złamanymi żebrami. No, dwoma, ale jakby też to nie jest też taki temat, który jakby chciałabym ciągnąć, bo jakby zdecydowałam się, że dalej występuję z tą kontuzją i jakby wiesz, nie chcę, żeby ludzie myśleli, że teraz będę o tym mówić, żeby tam trochę na litość, a może trochę taryfa ulgowa. Nie, absolutnie. Jakby wiesz, w momencie, kiedy bierzesz udział w jakiejś konkurencji, nawet mając jakąś kontuzję, a decydujesz się na walkę, to walczy się jak równy z równym i złamane żebra nie są tutaj żadną wymówką. Natomiast odnośnie ocen, no wiesz, jest to dla mnie trochę demotywujące, a może jeszcze bardziej właśnie motywujące, jak zobaczę tą czwórkę, bo z jednej strony się z nią nie zgadzam, wiesz, jakby nie zgadzam się, z drugiej strony chciałabym, żeby było lepiej, więc jeszcze bardziej, jeszcze więcej ciśniemy. No zobaczymy, jak to teraz będzie.